Cześć, Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Bartek Boxer z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj kolejny filmik, kolejny filmik informujący. Znowu o Gekonach. Jak możecie zauważyć, na razie ktoś niestety, ale zabunkrował Gekonomich Terrarium przejściowe, więc aktualnie niestety, ale Gekony trafiły do troszeczkę innego pojemniczka. No i aktualnie niebawem możecie się spodziewać filmików ze stworzenia na dole, a tymczasem sobie przechodzimy, słuchajcie, do gekonów. No bo niestety, ale dalej mam problem z tym malutkim gekonikiem, e, który mi po prostu nie jada nic i no jest taki trochę problematyczny. E, do tej pory nie znalazłem ani razu małej kupy jego, niestety, ale no, żeby coś, wiecie, wydalało, to musi coś zjeść, no to automatycznie jeszcze mi się nie zdarzyło. Tego dużego już widziałem niejednokrotnie, jak chodzi, biega, je. E, także tego dużego połamańca się w sumie nie boję. Jeżeli chodzi o niego, bardziej mi chodzi o tego mojego pierwszego gekonika, który mi do tej pory tak jakby trochę nie domaga. Wiem. E, teraz mogą się pojawić jacyś znawcy, którzy powiedzą, e, no człowieku, no ale jak ty je na piasku trzymasz, no to one się na bank ten mały się zaczopował, ewidentna wina. E, Niby teoretycznie może tak się zdarzyć, a praktycznie przeżone są z Iraku, z Iranu i tak dalej, z tych krajów takich typowo piaskowych, pustynnych, więc teoretyczny piasek to jest ich taki naturalny biotop bym powiedział, więc automatycznie raczej nie powinno się coś takiego stać, tym bardziej, że one w sumie u mnie tak długo nie są, jeżeli o to chodzi, bo one są u mnie około dwóch tygodni, więc automatycznie raczej nie sądzę, żeby się tak gekon strasznie zaczopował czy coś. Ale widać, że jest ruchliwy. Tu jest Franek, tu jest właśnie ten malutki. Widać, że on jest ruchliwy, nie jest jakiś tam osowiały, raczej się rusza. W środku pojemnika możecie sobie zauważyć aktualnie... O, tu co to jest? Kupa. Ale to jest raczej kupa tego dużego. No i to jest właśnie plus sprzątania w pojemniku, w którym jest piasek. Tą kupę jest jakoś tam łatwiej wyciągnąć. Wiem, obrzydliwe, ale no niestety jeszcze może tej ba... do badań tej kupy nie będę sobie zabierał. Może potem sobie kupię jakiś mały mikroskop czy coś. I w razie czego będę sobie to potem merdał i sprawdzał, czy nie mają jakichś pasożytów w środku, bo też tak może być, że ten mały może mieć pasożyty. No ale tak do końca tygodnia, dzisiaj jest poniedziałek, postaram się to wszystko sobie załatwić i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tu bierzemy tego malutkiego. Zatem, jeszcze z takich ciekawości, dzisiaj może już o 22.00 do mnie trafi właśnie skrzynka na terrarium, plus jeszcze szyby. Szyby będą dosyć spore. Także raczej sądzę, że chyba zrobię albo szklane terrarium. Z czwórek, eee, tylko czy ono będzie miało tak minimum 140 na 60 wysokości, czyli trochę będzie za duże, jeżeli chodzi o gekona, ale dla Agamy to już raczej tak bardziej. A jeżeli chodzi o gekony, to coś im wymyślimy. Przecież ze szkłem umiem się obchodzić, także raczej nie powinno być z tym problemów. Eee, tu możecie zauważyć tego małego leńca. Także jest dosyć słodki. W środku, tak jak miałem wam tutaj przed chwilą powiedzieć, znajduje się teraz kilka świerszczów kubańskich. Jak widać, są trochę duże, i znajdują się tutaj również i malutkie świerszczyki. Po to ja tutaj wrzuciłem, żeby ten właśnie mały trochę na nie popolował. Bo w sumie mącznik był, ale nigdy nie widziałem, żeby mącznik centralnie ginął z miseczki. Ile mącznika wrzuciłem do miseczki, jak ich tutaj trzymałem niejednokrotnie, dzień czy dwa, to tych mączników dalej było tak samo. Próbowałem też również zmieniać położenie tych miseczek. Tu możecie sobie zauważyć przez chwilę no problem, jaki mi zrobiła tak naprawdę ta klapa. Jest to trochę straszne, bo kurde, żarówki 45, które są przeznaczone do terrarium, jeszcze tak naprawdę wtedy jak kupowałem sobie żarówkę, tą niby imitującą dzień, to tak naprawdę dobrał mi to pracownik do, do wielkości właśnie obudowy i do wielkości terrarium żarówkę. No i możecie sobie zobaczyć z prawej strony... Z prawej strony, tutaj mamy, tutaj na drodze pokazuje teraz wentylację. Z prawej strony mamy właśnie przetopienie przez żarówkę imitującą dzień, a z lewej strony moją czterdziestkę. No ale to tyle. Tutaj mamy drewienka bukowe. To jeżeli będziemy przekładać już całkowicie gekony winne inne docelowe miejsce, to wtedy się będziemy zajmowali po prostu e, tutaj podłożem. Podłoże będzie, tutaj mamy teraz akurat brykiet kokosowy i będziemy robili podłoże takie typowo. Niby takie pustynne, ale z zomieszką troszeczkę, właśnie wilgoci, żeby troszeczkę lepiej gekony przychodziły welinkę. Jak do tej pory, to tylko jeden przechodził częściowo welinkę. Przez chwilę mogliście widzieć robaki, kawałek po prostu wyciętej sceny. Tutaj bardziej taka obudowa, przedstawienie straszny tu mam Bajzel w ogóle z tymi gekonami a kamera się trzęsie. Ogólnie planuję sobie kupić yy... Taurusa X10, jeżeli chodzi o filmiki. Także zobaczymy. Tutaj akurat możecie zauważyć mącznika. Mącznik jest w dosyć dobrym stanie. Karmię go marchewką. Widzicie, że marchewki trochę wyjad. Tutaj mamy akurat e, szmatkę e, z wodą, żeby tak naprawdę miały co pić, chociaż pobierają sobie głównie e, z marchewki. Tą marchewkę trzeba wymieniać, słuchajcie, serio. Jak w dwa dni jej nie zjedzą, to już je trzeba wywalić na wieczór, bo to zaraz zgnije, zaraz to zapleśnieje, i potem, no wiecie, automatycznie jak się pojawia pleśń. No to troszeczkę jest niefajnie, więc trzeba to wszystko wywalać sobie na bieżąco. No i tyle. No, Agamę możecie sobie zauważyć na dole. Tu mój taki kącik, jeżeli chodzi o asortyment powiązany z terrarium. Tam kilka szyb na podłodze. Tam mamy, tutaj akurat w tym pojemniku mamy trochę karaczanów. Drzewko w ogóle wyjąłem. Tu z tej ściany też planowałem, kurde, właśnie sobie połączyć terrarium, zrobić takie wielkie. No, i tutaj mamy jeszcze takiego wielkiego bambusa, którego dostałem w gratisie. A taki bambus, patrzcie, trzy dychy tu pisze, że on by normalnie kosztował. Masakra, za kawałek kija, nie? No, niestety, jak to świecie idzie i się napala do sklepu, to nie radzę, nie? To portfel musi mieć serio gruby, a tak jak się dobrze typa, zbajeruje, to nawet za darmo. No, i tu od tej ściany też zimno jakieś tam bije, więc. Zobaczymy sobie w sumie wszystko. Także też taka gadanina, paplanina w moim przypadku. Dajcie znać, co sądzicie. Kiedy byście widzieli nowe odcinki w ogóle na kanale? Ile takich odcinków w ciągu tygodnia miałoby się pojawiać? Dawajcie tematy odnośnie gekonów Co byście chcieli widzieć? Słuchajcie, ja postaram się dawać zrobić filmiki. I myślę, że tak naprawdę wszystko będzie cacy i gitara. Także pozdrawiam serdecznie. Następny filmik, zobaczymy jaki będzie. Trzymajcie się. Piąteczka. Hej.